Wiadomości w Radiu Opole. Sytuacja wokół Ukrainy pozostaje napięta i grozi eskalacją. Oto szczegóły. Zapraszam, Justyna Maćkowiak. Bardzo lubię swoją pracę, pozwala mi się realizować zawodowo, a przede wszystkim absolutnie nie można się tutaj nudzić. A ile jest zastępów na miejscu? Jako edytor Radia Opole prezentuję Państwu tylko informacje, które nasi reporterzy sprawdzili u samego źródła. 14.30, zapraszam, Justyna Maćkowiak. Moja przygoda z Radiem Opole rozpoczęła się w kwietniu 2005 roku. Na Uniwersytecie Opolskim, gdzie studiowałam politologię, pojawiło się ogłoszenie, że Radio Opole poszukuje stażystów. Poszłam na przesłuchanie, zostałam przyjęta i zostałam. I tak już moja przygoda z Radiem Opole trwa 17 lat.